zebraliśmy właściwe pieniądze dla mojego syna, który jest chory. Obecnie jest po trzeciej operacji. Ma glejaka czwartego stopnia. No i próbujemy go w jakiś sposób ratować, tak? Chcemy zorganizować pieniądze na szczepionkę. Część pieniędzy już mamy z 1%, mamy pieniądze zebrane na fundacji. Liczy się w tej chwili każda złotówka, pieniądze są bardzo nam potrzebne, bo jest to bardzo droga terapia, bardzo droga. Nie będę mówiła o kwotach, bo są szokujące, musimy to po prostu w jakiś sposób ogarnąć. Mam nadzieję, że dzięki pomocy Was wszystkich zrobimy to. Niezmiernie się cieszę, że mamy takich przyjaciół i znajomych. Jesteście super kochani. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Gramy dla Kamila. Gramy dla Kamila, dokładnie. Chcemy mu pomóc w wyleczeniu, a naprawdę potrzebuje tej pomocy. Skąd pomysł, jak będzie wyglądała sama impreza? Słuchajcie, impreza, pomysł powstał tak spontanicznie, po prostu jest potrzeba zebrania trochę większej pieniędzy i tak zebraliśmy się jako klubowicze, przyjaciele Kamila. Postanowiliśmy, że zrobimy taki mecz, coś fajnego, coś innego niż zawsze. Rano biegaliśmy, dzisiaj na hali dzisiaj gramy w mecz. Gramy dla Kamila. Gramy dla Kamila, oczywiście. Działa. Wszystko działa, będzie dobrze. Walczymy o Kamila. Gdzie jest Irek? Proszę dla Ciebie mały bukiecik.
sama rodzina Kamila to wspaniali ludzie. Dziś powiedziałem, że jesteśmy tu z przyjaźni, z misją wsparcia, ale też z wdzięczności, że Kamil i jego rodzina, ludzie tak wspaniale zaangażowani w różne akcje społeczne, tacy niezawodni organizatorzy, między innymi w klubie Biegacza Biała biega, ale nie tylko, siostra Kamila to występująca właśnie wyjątkowa artystka, reprezentantka naszej bielskiej społeczności, Zuzia Janik. Jesteśmy tu z wdzięczności, bo dają wspaniały przykład. Sami mierząc się z trudami bardzo smutnej choroby, dają przykład, jak można życzliwie, z uśmiechem, z taką nieograniczoną życiową energią wspierać jeszcze innych. To wspaniały przykład dla nas. Bardzo się cieszę, że Biała Podlaska ma serce, że taką liczną obecnością tutaj pokazujemy, że myślimy podobnie, że czujemy podobnie, że chcemy się wspierać nawzajem. Mecz piłki nożnej, prezydent jeszcze chyba nie zaliczył żadnej bramki, aczkolwiek Ania Litwiniuk, małżonka, świetna jako lewoskrzydłowa. Nie, właśnie mam pewne pretensje do małżonki, dlatego że już zdobyła bramkę i liczę się niestety ze smutną koniecznością, że koledzy zaczną żartować, że żona gra lepiej ode mnie. Współczujemy. Udźwignę. Tak mocno nie można grać.